Witam wszystkich, witam Was, drodzy uczniowie, witam rodziców owych uczniów. Sytuacja, w jakiej znaleźliśmy się, na pewno nie należy do łatwych. I o jej negatywnych skutkach słyszymy wszędzie i wiemy już praktycznie wszystko. Ja mimo tego chciałbym się skupić na korzyściach, jakie płyną z tego, że zostały zamknięte. Placówki oświatowe, galerie handlowe, obiekty sportowe, a także dosłownie dzień, dwa dni temu utrudniony został dostęp do takich miejsc jak parki czy lasy, gdzie mogliśmy w miarę jeszcze bezpiecznie podejmować aktywność fizyczną na świeżym powietrzu. To wszystko zobligowało nas do tego, by pozostać w domu, by większość tego swojego czasu spędzać właśnie w domu. I to ten czas, który będziemy spędzać w domu, jest największą korzyścią. Jest czasem, w którym możemy się samodoskonalić, w którym możemy usprawniać swoje ciało, a także poznawać jego mechanizmy działania podczas ćwiczeń fizycznych. Ja na przestrzeni tych najbliższych dni, przez ten najbliższy czas, będę publikować filmy, które ukazywać będą, w jaki sposób można podjąć tą aktywność fizyczną w domu. Te ćwiczenia będą skierowane zarówno do uczniów, jak i do Państwa. Także będąc w domu, zachęcam do tego, by podejmować tą aktywność fizyczną. Czy to podejmować ją wraz z dziećmi, czy także samemu. Takim tematem przewodnim tych ćwiczeń, które będę publikować, to będzie wzmacnianie naszych mięśni posturalnych, czyli tych mięśni, które odpowiedzialne są za właściwą postawę i za właściwe funkcjonowanie naszego ciała. Przede wszystkim podczas takich najprostszych czynności, które wykonujemy w ciągu dnia, a także będziemy sobie przekładać to do naszych aktywności fizycznych, tutaj w przypadku dzieci, do wszystkich działań, które będą podejmować na boisku piłkarskim, tak by te wszystkie działania były podejmowane przede wszystkim w sposób właściwy, bezpieczny, a także sprawny, by nasz organizm funkcjonował jak taka sprawna maszyna, w której nie będzie dochodzić do żadnych kontuzji. Także na tą chwilę z mojej strony to wszystko. Zachęcam do oglądania, a także do podejmowania aktywności fizycznej. Dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmach.